Siemasz, jestem Pepetem Games. Witam was w moim gospodarstwie. Będziemy sobie myśleć żyto na kiszonkę. W lipcu siejemy sobie żyto na kiszonkę, sprawdzimy czy będzie to lepszy efekt. Niech siejemy sobie prędzej, niż dopiero we wrześniu. No, trzeba posprawdzać sobie, proszę państwa, wszystko. Dobra, odpalamy jedną maszynę. Odpalamy drugą maszynę. I co? I lecimy z tematem. Oczywiście GPS. Bo GPS tutaj się jest. Lekki oczywiście zamułka. Bo inaczej by to nie można byłoby inaczej nazwać. No i takie 10-9 na godzinę, żeby wiecie. Lepiej go doprawić. Mimo wszystko, że to jest tylko na początku, ale lepiej niech to będzie lepiej doprawione. Okno też sobie zamkniemy, żeby się tak nie kurzyło. Wiecie. Nie nakurzyło nam się, nie wiadomo ile i może my sobie z tematem raczej lekko teraz sobie puścimy na balast. No nie dotyka balastu, więc jest elegancko. Między naganiami sobie ogarnąłem słomę, ogarnąłem sobie sianokosy. Już mam, jak to się mówi, z głowy. Temat właśnie sianokosów, więc myślę, że teraz po zasiewie żyta właśnie przewijamy sobie już na sierpień. Tam troszeczkę trzeba będzie pieniędzy nazbierać, bo wiadomo, jak widzicie, mamy tylko 5100, ale tragedii też w sumie nie ma, mogło być gorzej, ale jest źle, więc no, trzeba się cieszyć z tego, co jest. No to właśnie mówię, chyba to będzie ostatni odcinek z tak, ostatni odcinek z lipca. Trochę tego już i psa nie przemęczać, jak to się mówi. Ten pies sobie pójdzie. Nie pamięć, jak to się mówi, i będziemy sobie lecieć z właśnie ze sierpniem. Taki jest właśnie zamysł. Troszeczkę pobawiłem się filtrami itp. itd. Mam nadzieję, że troszeczkę to lepiej wygląda. A widzicie, no jest sucho. Nie wiem, okres jakoś sucho na tej działce. No jest tragedia, no ale coś zrobić. Tutaj wiecie, pod kiszonkę na kukurydze to kukurydze ogólnie sieje żyto na kiszonkę, żeby później zasieć sobie kukurydzę. Więc tutaj myślę, że wiecie, to jaki plon będzie z żyta, to tam już mało ważne. Ważne, żeby był plon z kukurydzy. Będzie dla mnie najważniejsze. Wiadomo, to jest najważniejszy plon całego, nawet będzie przyszłego roku, jeśli kukurydza to wypali. No to będziemy się troszeczkę to kombinować, bawić. I itp. itd. A będzie niedziela. Nagrywam dość spory zapas sobie odcinki. Chcę ponagrywać jak najwięcej odcinków. Bo wiadomo, że zaraz sezon się zacznie. No i będzie później lipa pod tym względem. Wolę sobie zawczasu ponagrywać. Ma sobie zrobimy tak, później sobie tak na nakładkę zrobimy. Dźwiganicy, na pewno nic się nie stanie, troszeczkę jak przerobimy więcej tego zboża poleci. Właśnie. Siewnika, to tam nie ma tragedii. Ważne, żeby tylko później że to jeszcze nawieść nawozem. Wiadomo, na wiosnę i będzie elegancko. Bo jednak chcę to zrobić w ten sposób, żeby po prostu no plon był w miarę, no możliwy, tak, o to chodzi, o to walczymy, żeby ten plon był jak najbardziej wydajny. Czekajcie, teraz tak dziwnie to sobie poprawimy. Opuszczamy i lecimy, no co, nie ma co dumać, to trzeba robić. Zajmij sobie po jabłka, jest nich naprawdę pontami, no ale co zrobić. Takie są działki, trzeba się cieszyć, że w ogóle jakieś dzierżawy są tutaj. Ogólnie dzierżawy tylko dwa. Więc no tragedii nie ma, ale praktycznie wszystko kupujemy to, co nam się przydaje. Każdą działkę, która nam się nada, to kupujemy. Faktycznie nie bierzemy nas nic dzierżawę. Więc tu nie ma tragedii. Ja słończkę sobie też wpasowałem, to mam pioną na sieno kiszonkę. Zrobiłem z tego względu, że sieno kiszonki mam mało. Ogólnie kiszonki mam mało, więc postanowiłem sobie zasiać tam. Przepraszam, nie zacząć tylko no zabrać na kieszonkę.
Malowałem, jeszcze taką czołowiną sobie, ale wiecie, na razie to chcę termin siewów właśnie żyta zrobić, żeby już mieć co z głowy. I później tylko będę się patrzył łodności tutaj dla siewu. No. Kutwa, mogę się wypowiedzieć. Wysłowić, o. Nie wypowiedzieć, tylko wysłowić. Jest taki mankament, u mnie dzisiaj jakiś taki słowny. Ale wiecie, dzisiaj ogólnie już dwa odcinki nagrałem. No i bodajże na czwartek, nie wiem, już nie zgaduję na kiedy. Ważne, żeby to było, wiecie, jak najszybciej to nagrywane. No bo mam taki zamian gdzieś do 15, maksymalnie 15 lipca skończyć nagrywanie, więc mam trochę tego terminu. No dość dużo. Czasu nie mam. Mam 2 tygodnie, że lekko ponad 2 tygodnie, żeby to zrealizować. Dobra, jedziemy sobie tak, tam gdzie tam trzeba nakładkę zrobić, to tam czot. Niech tam sobie też to będzie tam ciało, będzie siane. I siejemy tyle się na odcinku i tyle w temacie. Nie ma co tam więcej przedłużać, bo tych odcinków mówię z sierpnia. Wziąłem z lipca, jest tyle, że to jest masakra. Więc tego nie będę cudował. Nie będę tworzył nie wiadomo czego. Mam na to nadzieję, że wam się oświetlenie spodoba, bo oświetlenie mi się strasznie podoba. No i trochę troszeczkę jest inaczej, bo mam ten screen od jakiego. I troszkę na mnie trochę to inaczej wygląda, ale że w ogóle to też inaczej mi się podoba. Trochę ściemniłem tutaj to oświetlenie, bo troszeczkę za jasno było. A patrząc, pokażę wam, jak to wygląda w ogóle bez tego. No w ogóle dla mnie jest to przejebane, tak grać. Tego takie oświetlenie mam. Myślę, że nie jest tak źle. Fajnie, taki modzik w ogóle jest dodany do planinga, zrobiony jest sporo do planinga, że można trochę bardziej podasować, nie trzeba jakichś shaderów, nie trzeba niczego tworzyć. To dużo lepiej wygląda moim zdaniem, niż teraz tworzenie, wrzucanie shaderów, oświetlenia itp. itd. Tylko właśnie taki ładny build dodany planingowy, nic nie trzeba więcej tworzyć. Bardzo fajna opcja. No wiecie, się bawię jakiś czas z tymi filtrami, żeby to jakoś fajnie wyglądało. No i co? Myślę, że jakoś to będzie w miarę fajnie wyglądało. Dobra, teraz tak, tutaj no muszę troszeczkę później wiadomo poszedć, jak tylko pociągnąć, bo też trochę przymocno tutaj wjeżdżam. Coś mi też pompa mi już siana chyba. Trzeba nie chyba sprawdzić ususa ogólnie w tym siemniku, bo coś tutaj ten case już lekko dostaje po dupce. No nie chcę, żeby ten case mi siadł. Mimo, że on jest po remoncie dopiero, tak? Przy zimie miał remont zrobiony itp. Niemal pieniądze poszły. 30 tysięcy w case'a, luksusa, czyli 25 w case'a, więc trochę tych pieniędzy tu poszło. A jakoś tak rezultatów zbytnio nie widzę. Niby jest to porobione, ale jednak coś tu lekko ma problem. Pompa jednak dobrze się dostaje u niego, bo jednak nie z torem, to właśnie z opcją z balastem z przodu i właśnie z pełną aktywną z siemnikiem, tak? Więc tu ma co ciągnąć. A więc tu się nie ma co dziwić. No i tak, miałóweczki jeszcze nie są wycielone. Krowy mają 60% zmrażenia. Mega 50, tutaj jałówki niby mają 100%, ale nie wiem czemu jeszcze chyba od 24 miesiąca, nie pamiętam dokładnie od tego, chyba 24 miesiąca chyba będą dopiero te wycielenia. No nie oznacza, że nie mają 100%, więc dla mnie to pasuje jak najbardziej, żeby po prostu jeszcze zapewniły się tutaj te obory, te budynki hodowlane, bo wiecie, no na tych pieniędzy byśmy troszeczkę więcej mieli, no bo tak, no to mamy 40 tysięcy, 35, coś w tym stylu. Nie będę zgadywał dokładnie ile, no bo jednak ta dycha idzie na paszę na dzień dobry, raz w miesiącu. Znaczy co, tak około 40 tysięcy zostaje, 40 może lekko ponad 40, wszystko zależne. Więc tragedii nie ma, no ale wiadomo, że jak się chce rozwijać, no troszeczkę tego jest za mało. Wiadomo, że jeśli było, że teraz te krowy i oweczki się wycielą, krowy się wycielą prawdopodobnie, no to też dojdzie pewnie to nie zaraz 15, 10 to pewnie raczej 15, około 20 tysięcy nawet. Jak nie 20 tysięcy, to właśnie za same pasze. Właśnie będę gotowe. Ale wiadomo, widać rezultat jest, bo jednak te krowy mają 20 litrów od praktycznie dają non-stop mleka, więc tu nie ma jakiejś tragedii. To mnie bardzo, bardzo cieszy. Jednak
Wiecie, no 10 tysięcy to też nie jest jakoś mało przy tym cenach produkcji mleka. Ale wiadomo, tutaj też się skupiamy też na zbożach, skupiamy się przede wszystkim chyba, patrząc racjonalnie, chyba na tych bykach bardziej niż na tych krowach, bo jednak krowy nie wydają nam to, że utrzymujemy się tutaj w miarę rozsądnie, pieniężnie, ale powiem szczerze, że tak rezultaty zbytnio z tych krów, no, no takiego zbytniego nie ma, no, za byki mieliśmy 200 coś tysięcy. Tam to już wtedy zaszale, mogliśmy zaszaleć. Bo wiadomo, był program, było trzeba go spełnić, kupiona odwarka, kupiona zgrabiarka. Tak teraz, w kwietniu, marzec, kwiecień, coś takiego będą krawyki, znowu. No to już ten pieniądz będzie typowo dla mnie, już żadnych programów nie wziąłem, nic nie będę brał. Bo na razie chyba raz na 3 lata mogę co najmniej brać. Chociaż się mylę, bo można to poprawić, ale też nie chcę jakoś zbytnio tego naginać. Właśnie nawet prawdę mówiąc, nie miałbym chyba na co brać tutaj do finansowania, no bo tak na ciągnik, jeśli chciałem, no to musiałem jakieś 140 koni, to już jest blisko, mierzyłam 400 tysięcy złotych w zależności od maka, ciągnika itp. itd. Więc tutaj się nie ma co dziwić pod tym względem. Więc no mówię, tutaj by było ciekawie. Wiadomo, trzeba trochę ze swoich pieniędzy wydawać, żeby to po prostu jakoś miała więcej nogi. Ale pewno trzeba coś pokombinować, powiem, kurwa, tego zboża to idzie tutaj masakrycznie dużo, mimo wszystko. Znaczy na wiosce pewnie kurwa dziwią, że zebrałem rzepak. Przygotowałem, ale już na ryb, że w ogóle jakieś siebie robię. To jest ciekawe, to nie? Na nich teraz na pewno. Tak szybko siebie robię, no ale jednak trzeba zrobić te siebie. Żeby tak miało ręce i nogi. Wiecie, jak mi właśnie chyba dużo? Trzeba mieć tego zapasu, no jednak tego zapasu już mówię delikatnie mówiąc nie mam. Siana też tam troszeczkę miałem, ale też szału nie ma. Siano kieszonki też troszeczkę będzie, bo 11 belek będzie, jak się nie mylę, więc tam nie jest tak tragicznie, ale zresztą możemy podlecieć każdy zaraz ile belek udało mi się tutaj ogarnąć właśnie z tej nowej łąki. Mamy tak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 belek. 13, to widzę, 13 chyba. 2, 4, 6, 8, 10, tak, 13 belek. Powiem wam szczerze, 12 by tam jedna, bo nie taka pełna nie była. Belka. Która chyba ta nie była pełna. Bo 2, jest to 2,5, no to mam 12 belek. Więc naprawdę nie jest tak źle tej łączki, to jest 42 ale samej łąki, no to nie jest jakoś tam tragicznie. Tutaj wiadomo, zaraz trzeba będzie paść też mianowicą, ewentualnie z nawozem, że po prostu już rosło to na września. Bo teraz już robimy tylko 4 pokosy, nie robimy 5 pokosów, ale takie 5, takie 4 konkretniejsze mi się zdaje. Było tak, w maju tniemy później na w maju, lipcu. Wrześniu i listopadzie. Tak coś mniej więcej mi wychodzi. Ewentualnie zastanę się nad kwietniem. Kwietniem, lipcem, wrześniem i listopadem. Bo wiadomo, ktoś pisał, że właśnie w listopadzie trzeba ciągnąć te kawy, żeby później one nie zanikały, więc... dlatego chyba trzeba mieć bardziej postosować pod to. Też było tego lepiej. A nie chyba podjechać po zboże, bo tu też tak 13 minut, chociaż chyba zobaczymy. Więc mówię teraz, patrząc racjonalnie, mamy trochę tego odfutrowania. Te guby trzeba trochę nafutować. Więc powiem szczerze, jeszcze jedna taka łączka gdzieś by podpasowała, jakby nie patrzył. Jakby nie patrzył, naprawdę, no z paszą będzie słabo, mimo nawet tej kieszonki. Prawda, to kieszonka nam przeonda w tym roku konkretnie i to spoko jedzie, czyli właśnie później pełnego żyta, bo to jednak 2 hektary jest.
Zobaczymy, jak to będzie oddawało. To ogólnie jest drugi, ogólnie trzeci chyba zasiew. Chodzi mi pod względem tego, a drugi roku użytkowania, więc ta ziemia jest eksploatowana konkretnie. Ale musi być, jeśli chce mieć jakiśkolwiek plon pod tym względem. No to tak się właśnie dzieje, jak chce się chować dużo bydła, no a tej paszy dużo nie ma. Dobra, ja się zaraz wrócę i będziemy się właśnie widzieć. Albo nie, nie będę przedłużał, wiecie? Nie będę przedłużał, bo to też pewnie sensu nie będzie, bo to już mówię się lipcowy odcinek, taki krótszy odcinek, 16-minutowy, niech będzie. W dzisiejszym odcinku byłoby to tyle. Jeśli odcinek się spodobał, to jak nie wygląda, to będzie. Dzięki za oglądanie, idźmy się na następnego odcinka. Na razie, cześć.